Póki co nas nie atakują tutaj. Póki co no nie są zbytnio agresywni. 5 nawet. I... ja pierdykam, co to było? Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Sons of the Forest. Jest to drugi odcinek, jak widać do następnej aktualizacji mamy 13 dni i 7 godzin, czyli praktycznie minęło tutaj 13 godzin od mojej rozgrywki pierwszego odcinka. Teraz zabieram się za nagranie drugiego odcinka. Gra jednoosobowa, kontynuuj. Jak widać skończyliśmy o 11.24 po południu, jeszcze dnia wczorajszego, czyli 23. Teraz po prostu sobie tą rozgrywkę będziemy tutaj kontynuować. Zobaczymy jak nam po prostu ta rozgrywka tutaj też dzisiejszego dnia wypadnie. Co na temat tej kobiety z trzema nogami, z trzema rękoma? Dowiedziałem się, że to będzie taka nasza jakby też pomoc, to będzie nasza druga pomoc, którą tutaj znajdziemy. Dobra, bierzemy sobie naszą siekierkę, jaka jest zwierzęta. Spać raczej chyba nie pójdziemy, bo tutaj słyszę non stop jakieś głosy, ale fajnie byłoby. Nie, nie możemy. Dobra. Czyli nie pójdziemy spać. To wszystko przez to, że tutaj są jakieś w okolicy głosy, czyli tak jakby nas troszkę tutaj śledzono. Ja miałbym fajną taką propozycję. Postaram się po prostu coś tutaj zbudować. Namiot mamy. Domek, proste pudło. Prosta ściana, podłoga też, przepraszam, podłoga, ściana, drzwi, okno, stopień, podstawowe belki, dach, zastrzały, to wszystko jest pokazane jak my to mamy wykonać, schody. Tu nie ma tak, że mamy gotowy schemat i my po prostu donosimy te elementy. My to wszystko musimy tutaj zrobić. Palisada. O proszę. Kłody i siekiera. Zobaczymy, czy sobie z tym poradzimy. Tu ktoś nas chyba śledzi. Okej, drzewo leci. Taką kłodę sobie wezmę. Nawet i dwie. I teraz bym chciał sobie na przykład ją gdzieś tutaj ustawić. O, mamy jagody, możemy zjeść. O, już nie mamy jagód. Jedną chociaż zjedliśmy. Nie, ale dobra, tak, tak serio? No to teraz możemy jedną kłodę wziąć? A dobra. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Dobra, jak tą kłodę tutaj wbić? Odwrócić ją, czyli tu. Okej. Pyk. Jedna kłoda jest. Ja wam powiem, że to będzie trudny temat. Póki co nas nie atakują tutaj.
No dobra, ale cały czas może ktoś mi powie, jak tu się wyciąga ten sprzęt. Musimy zaostrzyć. Jak się ostrzy? Okej, już wiemy. Okej. Fajnie. No i tutaj przyznam, że naprawdę sporo czasu będziemy potrzebowali, aby cokolwiek tutaj zrobić. Póki co widzimy, że nie są dla nas zagrożeniem. Obserwują nas. Także ja też bym nie chciał tutaj zbytnio ingerować. Czy nakłada gdzieś powinna być? Nie są zbyt agresywni na tą chwilę. Okej. Ta kłoda została oparta. Możemy ją usunąć. Nie, ja bym chciał domek sobie zrobić. Na drzewie na przykład. Puszczamy tą kłodę. Ja bym chciał domek na drzewie zrobić. Także to jest taka, tak jak mówiłem, luźniejsze troszkę odcinki. Z tego względu, że też trzeba się tutaj wszystkiego nauczyć. Schody, podłoga, czyli należąco. I tak przypuszczam, że samo się będzie tyczyło. Zastrzały, ja pierdzielę, schody. Nie no, tutaj tego jest. Także to trochę zejdzie, zanim my tutaj to. Drewniana rampa, palisada, no palisadę już wiemy, lina. Lina? Po prostu lina. Most wiszący. Drewno opałowe, no proszę, musimy nawet drewno opałowe sobie zrobić. Także no tutaj jest nie lada wyzwanie, czyli na przykład drewno opałowe, mamy kłodę, możemy ją sobie przeciąć. Cyk. I to teraz sobie tniemy na mniejsze kawałki. Cyk. Cyk. Nawet pół kłody możemy podnieść. No i w ten sposób nam powstało tutaj drewno opałowe, które teoretycznie możemy teraz dodać do ogniska. No dobra, ale... dobra, już wiem, o co chodzi. Małe ognisko małym ogniskiem. Ale przynajmniej wiemy, o co tutaj chodzi. Jak to rozwikłać. Czy możemy się udać spać, ponieważ jest ciemno, nie lubię nocy. Tak, dobra, odpuścili sobie, więc mogliśmy się troszkę przespać. Woda. Dostęp do wody. Potrzebujemy jedzenie i dostęp do wody. Propos jedzenia. Mamy jakiś baton. Możemy go zjeść. Dobra, tą zapalniczkę sobie zgasimy, taka jest prawda. Coś tam zjedliśmy, jakąś tam energię posiadamy. Ja powiem wam, że ja nie mam pojęcia, co mam tutaj
jak mam się zachować, co mam robić, od czego zacząć, no trudno mi tutaj powiedzieć. Słuchajcie, odnośnie tej kobiety z trzema nogami, z trzema rękoma gdzieś tutaj, udało mi się znaleźć informację, że to jest nasza pomoc, tak? Ona, no, pokazywała wyraźnie, że nie mamy jej atakować, ale i też, słuchajcie, to wszystko wskazuje na to, że to będzie nasza pomoc. Ja tą plandekę bym chciał zwinąć. Czy się mi to jakoś może udać? Czy mi się to nie uda? Nie wiem, czy to jest możliwe. Zwinięcie tej plandeki. Czy po prostu możemy inną wybudować szopkę? Chyba raczej nie, tak? Czyli nie możemy. Tu mamy wskazówki, co możemy zrobić. Mamy aż 8. Bynajmniej mi nic na ten temat nie jest wiadomo, żebyśmy mogli rozłożyć tą plantekę. Dobra, słuchaj, jest taki temat. Pójdziesz za mną. Podążaj za mną. No okej. Okay. Fajnie. Bierzemy GPS-a. Nie, to miał być GPS. Ponieważ to jest jakiś punkt mrugający i tam też mamy jakąś wodę. Ja bym tam chciał po prostu dotrzeć. Ponieważ na razie, tak jak mówiłem, no zbytnio nie wiem, jak tutaj się zachować. A właśnie jagody możemy sobie zjeść. Trochę napojenia nam to da. Co? Co ty napisałeś? Calvin, wracaj tu do mnie. Tak, podążaj za mną. Tutaj się nic nie zmieniło, ty cały czas masz iść za mną. To chodź. Idziemy do tej kropki. Musimy się czegoś napić. No i też przydałoby się tutaj jakieś zwierzę znaleźć. A przede wszystkim na jakieś zwierzę tutaj zapolować. Tu są ogólnie ładne tereny. Nawet takie lepsze niż tamten sobie wybraliśmy. Być może nawet sobie taką miejscówkę tutaj jeszcze zmienimy. Znowu niewiele, ale zawsze parę sztuk. Bo może być tak, że my po prostu nie przetrwamy to chociażby z głodu, który na nas może czyhać. Ptaka mieliśmy prawie. Okej, teoretycznie jesteśmy w połowie drogi do tej kropki mrugającej. Nie wiem, co mnie tutaj może czekać. W tych punktów mamy tutaj 5. To jest jeden. Okej, tu mamy jakąś sarninę. No tak, nie dogonimy jej. Chyba, że uda mi się ją zaskoczyć. Jak ona przez drzewa przechodzi. Okej, znalazłem jakieś oczko. Możemy się tutaj napić. O, to akurat jest dobra informacja, że tutaj jest woda. Czy się wykąpać jakoś możemy w tej wodzie? Chyba zbytnio nie. Ta sarna no, niestety nam uciekła. Jesteśmy coraz bliżej tego punktu.
jagody. No przede wszystkim teraz już dla mnie to jest posiłek. Szkoda tylko tej sarny tak naprawdę. Wszystko wskazuje, że jesteśmy na miejscu. Prawdopodobnie jakieś wejście do jaskini. Tu mamy jakieś ciało. I całkiem dobrze się zachował, jak... No jak... tak zniszczony wózek. No muszę przyznać, że się dobrze zachował. Nie powiem wam, dżungla jest naprawdę bardzo gęsta, to jest fakt. Słuchajcie, ja tak myślę. Pójdziemy zobaczyć do tego jeziora, co tutaj się znajduje, bo to raczej będzie jezioro. Już jesteśmy tak naprawdę niedaleko. Bo nawet je widzę. Na środku mamy taką wyspę. Co naprawdę niedużą. Ale coś na tej wyspie może się znajdować. Kurde, tam nie wiem, czy ktoś przypadkiem nie stoi, bo to jest taka kłoda. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. O właśnie, ptaszek uciekł. O właśnie, są rybki, dobra. Pytanko, włócznia. Idzie zrobić włócznię, czy nie idzie zrobić włóczni? Łuk własnej roboty. Czyli co potrzebujemy? Linę. Dwa patyki, czyli tak, dwa patyki, lina, dalej co jeszcze jest potrzebne? Taśma? A, mamy taśmę, połącz, o to chodziło, mamy łuk, będziemy mogli polować. Możemy wziąć, tak? Możemy też go odłożyć, więc go póki co odkładamy. Teraz kwestia wykonania jeszcze strzały. Strzały oczywiście do łuku. Połącz. Mamy tu coś takiego? Kamienna strzała. Liście jakieś inne są nam tutaj potrzebne, czy co? Coś w tym stylu. Widzę, że nie jest dostępne. Kamyki są. Takie dziwne te liście są, co? Szkoda, że nie możemy sobie tego dokładnie sprawdzić, ale liście przecież my ogólnie posiadamy. Ale włóczni. Włóczni zrobić też nie możemy. Na przykład. Narzędzie do naprawy. Nóż. Włócznia. Proszę, jest jednak. Dobra, taśma. I nóż. Połącz. Okej, no tak, nóż był nam potrzebny do wykonania. Możemy jeszcze jedno sobie zrobić. Połącz.
Tak, im więcej sobie zrobimy, tym myślę, że wyjdziemy na tym lepiej. Świetnie, już się czegoś dowiedzieliśmy, jak daną rzecz na przykład sobie wykonać. Dobra, na pewno jakiś posiłek. Bo właśnie, śrubienie mi się przydało, tu ptaszek gdzieś sobie lądował sobie tylko. Spore to jezioro jest, to trzeba faktem przyznać. Idziemy dalej. Odczuwamy zmęczenie, mimo że przed chwilą tutaj spaliśmy. To już odczuwamy zmęczenie. Jestem ciekaw, czy uda mi się. Słuchajcie, liście są, ale tak jakieś inne są liście. Nie, no ja tutaj zdecydowanie. O, a dobra. Zdecydowanie chcę tą włócznię, którą tutaj mam. No, ptactwa jest pełno tutaj. Mamy tutaj jakąś łódź na skraju wodospadu. Jakieś puszki. Niestety tutaj nic nie weźmiemy, nawet tych puszek. Szkoda. Oj. Dobra. W dosyć taki nietypowy sposób spłynęliśmy z tego wodospadu. Ale no cóż. O, ty szybki jesteś, gościu. To fakt, jesteś bardzo szybki. Nie no, wracamy tam na górę, tam były ciekawsze rzeczy. Nie wiem właśnie liście, kurde, do strzału liście potrzebne, nie? Kurde, teraz tak pomyślałem, do strzału liście. To zapewne chodziło o pióra ptaków, a nie o liście. Dobra, ja bym musiał się zająć, naprawdę coś upolować. Bo jeśli nie upolujemy, to my tutaj za długo nie pożyjemy. Wiedziałem, że coś znajdziemy na tej części wysp... na tej wyspie małej, o tak. Ale znaleźliśmy tutaj dwie trumny, więc poza tym... No chyba, że coś ominąłem. No taka jagoda to niezbyt daje dużo. Chociaż na jakąś chwilę wystarcza. Mamy rybki takie ładne pływały, a tutaj co, żadnej ryby nie ma? Postaramy się tego ptaka upolować. Kurka mać. Zdecydowanie za sarna. Co z tego, jak mnie tutaj widziała?
Mamy tutaj żółwia. Okej, chociaż jakiś posiłek będzie. Gotalne to. Chociaż coś wam powiem, to się udało. Więc jeszcze dwa są przynajmniej. Więc ja tu się nie będę oglądał. Tylko po prostu organizujemy sobie jedzenie, bo musimy jednak to przetrwać. O, tam jakaś dziwna mgła, albo dym nawet. Okej. Ja bym tutaj widział sobie na tej wodzie wybudować faktycznie jakiś dom. Coś w tym stylu. Teren się zapowiada naprawdę bardzo fajny. Tam chyba jakiś dym albo mgła jest. Dobra. Najpierw zanim cokolwiek zrobimy. Jak się robiło ognisko? Prosta, podstawowa rzecz. Patyki łamiemy. Zapalniczka. I mamy. Czyli co? Patyki, tak? Dobra, takie patyki sobie tutaj łamiemy. Cyk. Cyk. Mam ognisko. Dobra. Teraz bym chciał coś sobie na tym ognisku ugotować. No wiadomo. Jak sobie zrobić pieczone mięso? Zjedz? Nie. Zjeść nie chcemy. Chcemy sobie ugotować. Podchodzimy do ogniska. Ok, mam mięso. Użyj. 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 Dobra, to mięso nam w tym momencie się tutaj pieczę. Czyli trzy sztuki mięsa wrzucimy, co i te trzy sztuki muszę teraz upiec, czy będę mógł je odłożyć sobie na później. Jeszcze chwilę poczekamy. Może trochę się wybarwią. No proszę, jeszcze jedna sztuka, jeśli chodzi o naszego żółwia. Okej, świetnie. O, mięso nam się tutaj bardzo przyda. Kevin, ja cię nie będę jakby co. No właśnie, ładnie się by wybarwiło. Ja nie będę cię żywił, pamiętaj. O, jest trochę lepiej. Jeszcze jedno. Dobra, czyli jedzenie. Temat jedzenia mamy tutaj. Obeznany już. Dobra, ale coś możemy tutaj. Chyba nie możemy, nie? To zamykamy. Dobra, zjemy. No, za dużo, tak. Oj, za dużo, za dużo. Czy napić się tej wody możemy? O kurka, tyle. No nie może tu pod wodę wchodzisz. Oj, mamy ich tutaj z trzech. Czterech. Póki co, no nie są zbytnio agresywni. Pięciu nawet. Dopóki nie są... Tak, widzę, widzę. Kelvin, widzę, spokojnie. Dopóki nie są agresywni, to ja myślę, że nie będziemy ich tutaj nawet też atakować. Bo jeśli my ich zaatakujemy, to i oni nas zaatakują. Oczywiście gardę tutaj trzymiemy. Póki co jest wszystko dobrze, ok. Nie jest najgorzej. Jakoś to przetrwamy. Nie wiem, czy mogę iść dalej. My tak trochę otoczyli. Kamieniami we mnie rzucają gady. Czyli tak jakby mnie troszkę prowokowali.
To jest kolejny. Okej, słuchajcie. Ten dym mnie tutaj zastanawia. Ptak prosto we mnie wleciał. Bierzemy, może nam to się przydać. Możemy zjeść. To raczej wygląda mi na jakiś dym. Sprawdzimy to. Z tym, że tutaj nic nie ma. Czyli to jest po prostu mgła. Okej, ale tak się unosiło. I ja pierdykam, co to było? No to na pewno nie ty, Calvin. Aż przeszyła mnie gęsia skórka od dołu do góry. Znowu to samo. Prawdopodobnie to ten tutaj tak krzyczy. No okej, dobra. Odczuwamy zmęczenie, byśmy musieli gdzieś sobie odpocząć. Ale no cóż, jesteśmy zmęczeni. Tak, widzę. Okej. Jeśli jesteście ciekawi, co się dalej wydarzy, to oczywiście przekonamy się o tym w następnym odcinku. Póki co ja ten odcinek w tym momencie kończę. Jeśli wam się oczywiście spodobał, koniecznie łapki w górę, komentarze i subskrypcje, a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, a ja zabieram się za kontynuowanie tej przygody. Także cześć i czołem. A te gady nagle kamieniami rzucają.